Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i myślę, że ten film będzie skierowany głównie do pań. A dlaczego? Ponieważ jak widzicie po tytule, dzisiaj poruszę temat torebek Pinko. Temat, o który prosicie mnie już od jakiegoś czasu. Chyba nawet od momentu, kiedy pokazałam wam moją pierwszą torebkę Pinko. Dopytujecie mnie, czy warto, jak z jakością, jak z ich użytkowaniem, w które modele warto zainwestować i nie tylko. Dlatego też stwierdziłam, że dzisiaj chyba jest najlepszy moment na to, żeby troszkę wam opowiedzieć właśnie o torebkach Pinko z takiej mojej perspektywy, także zaczynamy. Na sam początek kilka informacji o marce, takich istotnych informacji, bo musicie zdawać sobie sprawę z tego, że oczywiście jest to marka włoska. Jest to marka, która powstała pod koniec lat 80. i powiem wam, że bardzo prężnie się rozwija. W ofercie marki znajdziecie nie tylko torebki i różnego rodzaju akcesoria, buty, paski, biżuterię, ale również bieliznę, znajdziecie również ubrania, znajdziecie kroje bardziej sportowe, znajdziecie kroje bardziej klasyczne. Jest naprawdę w czym wybierać. Tak naprawdę marka stawia na jakość materiałów, wykonanie, krawiectwo, ale również stawia między innymi na, kieruje swoje produkty między innymi do kobiet takich świadomych, kobiet, które stawiają na swoją własną kobiecość, kobiet niezależnych, takich, które lubią podkreślać swój styl, mają ten styl, można by powiedzieć, niebanalny, ale też lubią produkty dobrej jakości. No i właśnie taką marką jest Pinko. To nie jest marka tania, to jest marka z wyższej półki, można by było tak powiedzieć. W Polsce powstaje coraz więcej butików tej marki, już nawet w Warszawie jest ich sporo i bardzo podoba mi się to, jaka panuje atmosfera w samych butikach, bo muszę wam powiedzieć, że odwiedziłam ich kilka, nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach w Polsce i zawsze byłam przyjmowana i traktowana na takim wysokim poziomie, czyli po prostu tak, jak każda z nas chciałaby być traktowana, bez względu na to, jaki ma zasób portfela, tak? Czyli przychodzimy, panie nas obsługują, pokazują nam co i jak, tłumaczą, dobierają odpowiednie dodatki i nie tylko, więc to jest naprawdę bardzo ważne i muszę wam powiedzieć, że Pinko jest jedną z takich właśnie marek, gdzie no nie czujemy się takie malutkie, ale też nie czujemy się jak jakieś, jak ja to mówię, damesy, tak? Czyli naprawdę to, jaka panuje atmosfera w tych butikach, jest na wysokim poziomie i to jest bardzo ważna sprawa. Warto również, jeśli zostaniecie klientkami Pinko, warto również zapisać się do bazy marki, dzięki której, po pierwsze, dostajecie newsletter, czyli wiecie o wszystkich najważniejszych informacjach zawsze na samym początku, dostajecie informacje na maila. Również to jest bardzo ważne, że kiedy pojawiają się jakieś wyprzedaże, promocje, wy dowiadujecie się jako pierwsze, czyli dostajecie albo SMS-a, albo dostajecie właśnie informacje na maila. Więc już można by było powiedzieć, że jak pojawiają się te wyprzedaże, to wy macie udział, możecie wziąć udział w tych przedsprzedażach, przedwyprzedażach, chyba tak to się mówi. I możecie sobie kupić już to, co was interesuje na samym początku, bo nie da się ukryć, że jeśli chodzi o torebki, które są najbardziej popularne w marce Pinko, one jak pojawiają się te wyprzedaże, schodzą w tak, po prostu momentalnie. Więc to też jest bardzo ważna sprawa. Oprócz tego możecie brać udział w różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach online, nie tylko w mediach społecznościowych samej marki Pinko, ale również butików, które oferują markę. I dzięki temu dowiadujecie się o nowych kolekcjach, możecie zobaczyć różnego rodzaju stylizacje, połączenia, poznać na przykład nowe torebki, zadać pytanie bezpośrednio. Świetna, świetna sprawa. Zresztą sama biorę udział w takich spotkaniach jako klientka Pinko i tutaj też zaznaczam, ja nie posiadam absolutnie żadnej współpracy z tą marką. Jestem po prostu klientką Pinko, która jest zadowolona z tych rzeczy, które posiada i co jakiś czas pojawia się w mojej szafie coś nowego, bo nie tylko posiadam torebki, mam również inne akcesoria, jak na przykład paski, apaszkę, ale też posiadam buty,
Posiadam kilka takich rzeczy, jak na przykład spodenki, czy koszulę, czy bluzkę na ramionczkach. No, mam tego trochę w swojej szafie i jestem bardzo zadowolona. I to też sprawia, że regularnie do tej marki wracam. Po prostu można by było powiedzieć, że zakochałam się w torebkach, ale też zakochałam się w jakości tej marki, w tym, co oferuje, i bardzo ona do mnie przemawia. Oczywiście nie wszystkie modele mi się podobają i będą podobać, tak samo nie wszystkie rzeczy będą do mnie przemawiać, jeśli chodzi o ubrania. Zresztą nakręciłam na moim kanale film, właśnie Mierzymy z Pinko, gdzie możecie sobie zobaczyć, tam dobrałam kilka stylizacji takich w moim stylu. No ale na pewno torebki to jest to, na co najbardziej stawiam, jeśli chodzi o markę Pinko. No i teraz kilka ważnych informacji, jeśli chodzi o same torebki. Co jakiś czas w ofercie pojawiają się nowe modele. I widać, że marka wchodzi też we współpracę z różnymi słynnymi nazwiskami. Ale to, co jest fajne i to, co mi osobiście się podoba, to to, że oprócz takich klasycznych modeli, które najlepiej się sprzedają, podobno najlepiej się sprzedają, też pojawiają się różne limitowane kolekcje. I tutaj też trzeba troszeczkę uważać z tymi limitowanymi kolekcjami, bo one wchodzą i momentalnie też szybko znikają, ale też to jest istotne, nie zawsze pojawiają się we wszystkich butikach. To nie jest tak, że w każdym butiku Pinko znajdziecie wszystkie rzeczy z oferty, ale z drugiej strony, jeśli jesteście klientkami marki i bardzo Wam na czymś zależy, to marka też oferuje coś takiego, że sprowadza do danego butiku jakiś model, na którym bardzo Wam zależy. Trzeba oczywiście poczekać odpowiedni czas na to, ale jest taka możliwość, że możecie to dostać. I taki produkt jest sprowadzany z innych miast w Polsce, ale nie tylko, bo również za granicę. No dobrze, torebki Pinko. Torebki Pinko wykonane są przede wszystkim ze skóry naturalnej. Bo też kiedyś mnie o to pytałyście, czy torebki są ze skóry ekologicznej, czy skóry naturalnej. Nie, torebki Pinko wykonane są ze skór naturalnych. Oczywiście są takie modele, gdzie mamy na przykład materiał, czy mamy zamsz, ale tutaj Wam zademonstruję na przykładzie jednej z moich torebek. Zobaczcie, tutaj mam taką torebkę, która jest wykonana z materiału, ale uwaga, środek tej torebki jest zrobiony ze skóry. Zobaczcie, widzicie to? Tak samo tutaj środek torebki też jest zrobiony ze skóry. Oczywiście takie detale, jak na przykład tutaj przy suwaczku, skóra jest. Inny model, tutaj mamy na przykład z przodu zamsz, ale już tył jest wykonany właśnie ze skóry. I to też jest ważne, bo gdyby na przykład ten zamsz był z tyłu, no to mógłby się troszeczkę wycierać. A tutaj ktoś bardzo dobrze pomyślał i zrobił tył właśnie ze skóry, a przód z zamszu. Także widzicie, mimo wszystko torebki Pinko wykonane są ze skóry. Nawet jeśli gdzieś tam pojawia się jakiś materiał, limitowana kolekcja, to gdzieś ta skóra też w tych torebkach jest. Kolejna ważna sprawa to oczywiście logo marki. Ja nie będę się dzisiaj na tym logo skupiać. Logo przedstawia oczywiście dwa ptaszki, podobno są to jaskółki i to jest takie właśnie charakterystyczne logo marki, ale ono pojawia się ostatnio też w różnych kombinacjach, tak jak na przykład tutaj z napisem Pinko. Może być dodatkowo tutaj to kółeczko z jakimiś diamencikami, z jakimiś kryształkami. Przeróżne są, naprawdę przeróżne wzory, ale mimo wszystko te lovebirds, czyli te ptaszki, zawsze na tym logo się pojawiają. Kolejna istotna informacja to autentyczność torebki. I to, jak możemy sobie sprawdzić, że torebka jest torebką oryginalną przede wszystkim. Bo powiem Wam szczerze, że sama zauważyłam różne sklepy, które oferują torebki Pinko nieoryginalne, dlatego że te torebki jest bardzo łatwo podrobić, niestety, i to logo też jest bardzo łatwo podrobić. Dlatego też torebki Pinko zostały bardzo fajnie przemyślane, jeśli chodzi właśnie o autentyczność, i zawsze dostajecie po pierwsze coś takiego, gdzie z tyłu znajduje się kod QR danej torebki. Więc możecie sobie sprawdzić przy pomocy tej właśnie aplikacji, strony, waszą torebkę, czy jest ona oryginalna.
Ale to nie wszystko, no bo wiadomo, tak, taki kartonik to gdzieś tam możecie zgubić, wyrzucić i koniec. A co by było w momencie, kiedy chcecie sprzedać waszą torebkę na przykład, albo zdarzy się taka sytuacja, że musicie udowodnić, że torebka jest oryginalna. No i właśnie, pokażę wam na przykładzie tej. Z tyłu torebki mamy, uwaga, chip. Specjalny chip NFC, który jest zintegrowany z torebką i ten chip jest tutaj zaznaczony, to miejsce jest tutaj zaznaczone w sposób taki wyhaftowanych na skórze czy na materiale tych właśnie ptaszków Pinko. I teraz wystarczy, że przyłożycie do tego kodu tutaj, do tego miejsca, wasz telefon. Jeśli posiadacie telefon w systemie Android, to automatycznie telefon sprawdzi wam waszą torebkę. Przeniesie was w odpowiednie miejsce, gdzie sprawdzana jest autentyczność tej torebki. Jeśli na przykład posiadacie telefon w systemie iOS, czyli iPhone'a, wtedy musicie sobie pobrać odpowiednią aplikację. Też to wszystkie informacje, słuchajcie, są podane na stronie marki. I dzięki tej aplikacji, przykładając telefon właśnie w to miejsce, też możecie sprawdzić autentyczność waszej torebki. Powiem wam, że to jest bardzo ważne, bo jeśli chodzi o takie torebki markowe, no to same na pewno wiecie, że podrób zdarza się cała masa. We wszystkich krajach, u nas w Polsce też są podróbki. No tak jak powiedziałam, sama zauważyłam sprzedaż takich torebek w internecie za naprawdę niską cenę. Więc jeśli chcecie mieć dobrej jakości produkt, autentyczny, oryginalny, no to warto zwrócić uwagę na takie detale i na takie szczegóły. Ale tak jak mówię, wszystkie informacje macie podane na stronie marki. No i teraz opowiem wam troszeczkę o moich torebkach i o takich moich, powiedziałabym, doświadczeniach, ale też o mojej opinii, jeśli chodzi o te torebki. W ogóle mój pierwszy model torebki Pinko to jest właśnie ta. Kupiłam ją na lotnisku w Neapolu kilka lat temu. Byłam bardzo podekscytowana tym zakupem, zwłaszcza, że był to mój urodzinowy zakup. Panie na lotnisku bardzo miłe, przyjemne, pomogły mi w wyborze, bo nie mogłam się zdecydować, czy wybrać białą, właśnie z tej limitowanej edycji, to jest Loveback Mini, czy wybrać czarną. No i wtedy przy rozmowach pani mi tutaj zachęciły, że może jednak to, co się okazało wtedy dodatkowo, można było, otrzymywało się do torebki tak zwane Foderino Antipioggia, zapakowane w taki woreczek, czyli taki case, słuchajcie, w którym można ubrać waszą torebkę. Case taki, no można powiedzieć, plastikowy, przez co też podczas deszczu torebka wam nie moknie. No i troszkę się śmiałam, bo wtedy miałam do wyboru albo właśnie taki odblaskowy zielony, albo taki odblaskowy różowy, albo przezroczysty. No i co? Posiadam dwa. Ten właśnie zielony i taki też przezroczysty. Zobaczcie, one są specjalnie tutaj wycięte, można spokojnie włożyć torebkę, wszystko tutaj nam gra. Oczywiście to jest Foderino do wersji mini, czyli tej malutkiej. Torebki są oczywiście w różnych rozmiarach, w zależności od tego, jaką torebkę wybierzecie, z jakiej są edycji, limitowanej, nielimitowanej, także tutaj trzeba troszkę się zastanowić nad tym, co chcemy, jak będziemy tą torebkę wykorzystywać, co będziemy w niej nosić. Bo jeżeli na przykład macie duży portfel, no to słuchajcie dziewczyny, do takiej torebki absolutnie wam ten portfel się nie zmieści. W wersji mini, którą ja posiadam tu i posiadam wersję taką, to jest mój ostatni zakup. Tak mi się wydaje, że chyba ta też jest wersją mini, ale nie jestem do końca pewna. W każdym razie do tej wersji mini zmieści wam się telefon, zmieści wam się jakiś mały portfelik, card holder, ewentualnie jakiś błyszczyk. Troszkę można w niej pomieścić, ale też nie za dużo. No to jest, słuchajcie, mała torebka, więc trzeba się z tym liczyć, że no nie włożymy tutaj do niej nie wiadomo czego. No i tak jak mówię, to był mój pierwszy model, pierwsza torebka od Pinko. Do dziś będę mieć do niej i mam do niej ogromny sentyment. Kupiłam ją wtedy też po niższej cenie, bo była jakaś promocja. W każdym razie wyszła mi jakoś naprawdę bardzo dobrze, jeśli chodzi o
jeśli chodzi o pieniążki, także kosztowała całkiem dobrze i do dzisiaj uwielbiam ją nosić do przeróżnych stylizacji. Zresztą wy wiecie, jeśli śledzicie mój kanał, śledzicie mnie w mediach społecznościowych, na Instagramie, wiecie, że ja torebki Pinko zestawiam z przeróżnymi rzeczami. Zresztą ja mam specyficzny gust i też lubię torebki łączyć na różny sposób. Tutaj mamy długi łańcuch zakończony takim tutaj właśnie paskiem, żeby było nam wygodnie na ramieniu, ale w mojej najnowszej torebce takiego czegoś tutaj na końcu nie ma. I chyba nawet powiedziałabym, chociaż nie, wydawało mi się, bo tak patrzę, czy mamy tę samą długość, ale rzeczywiście jest ta sama długość, natomiast tutaj widzicie, nie mam czegoś takiego. W tej torebce też czegoś takiego nie mam, zaraz wam ją pokażę. Także mój pierwszy zakup to była właśnie ta torebka i słuchajcie, nosiłam ją namiętnie, byłam z niej tak zadowolona, nadal jestem, że stwierdziłam, muszę sobie kupić nową. I jakiś czas później, nie powiem wam w tej chwili, ile czasu minęło od zakupu tej pierwszej torebki, ale jakiś czas później postawiłam na kolejną torebkę. I to już jest zupełnie inny model. To też była edycja limitowana, między innymi ze względu na to, że mamy tutaj takie połączenie różnych ćwieków i zobaczcie, zupełnie inny model tej torebki. Kolejna sprawa, odpinane ucho, to ramię, ten pasek, zobaczcie. I ja powiem wam szczerze, trochę się zgapiłam, kiedy kupowałam tą torebkę, bo miałam wtedy możliwość dokupienia do niej łańcucha i nie zrobiłam tego. I dzisiaj żałuję, ponieważ tutaj nie mamy żadnej regulacji, jeśli chodzi o ten pasek i czasami mi on po prostu przeszkadza. Poza tym, ten model torebki jest kompletnie niewygodny, powiem wam szczerze, ze względu na to, jak ona jest tutaj wyprofilowana. Owszem, dużo się do niej zmieści, nawet bym powiedziała, że chyba więcej niż do wersji Mii. Natomiast nie wszystko, właśnie ze względu na to, że ta torebka jest tak wyprofilowana tu, nie wszystko będziecie mogli do niej włożyć. Tutaj nie ma też żadnych dodatkowych kieszeni, oprócz takiej małej kieszonki, która zawsze występuje w torebkach Pinko. Ale noszę ją tak raz na jakiś czas, bo tak jak mówię, no nie do końca jest ona wygodna, tak komfortowa w noszeniu rzeczy. No i czasami też przeszkadza mi ten pasek. Niestety ostatnio jak byłam w sklepie Pinko, dopytałam właśnie o takie paski dopinane, czy są jeszcze dostępne, czy można sobie dokupić. No i okazuje się, że już nie do końca. A poza tym nawet gdybym chciała sobie dokupić jakiś pasek, to będzie mi ciężko trafić z odpowiednim kolorem. Dobra, i to była moja druga torebka Pinko. Następna torebka to jest właśnie ta. Też widzicie zupełnie inny krój, zupełnie inna wersja, ale jak zobaczyłam ją na stronie, to stwierdziłam, oho, to będzie super wersja na jesień, w połączeniu z różnymi dodatkami, ten taki właśnie karmelowy, brązowy odcień, złoto, troszkę inne logo. Tutaj też mamy inny pasek, on też jest odpinany, ale znowu tutaj mamy cienki, regulowany pasek, więc to też jest świetna opcja, bo możecie sobie ustawić tak jak chcecie nosić tą torebkę, na ramię, crossbody, jak to się mówi, dwie duże kieszenie, trzecia duża kieszeń zapinana tutaj na suwak. No powiem wam, że całą jesień przynosiłam tą torebkę i jestem z niej absolutnie zadowolona. Poza tym ten zamsz, tutaj też muszę się na chwilę przy tym skupić. Skóra jak skóra, ale zamsz jest tak dobrej jakości, że ja się obawiałam, czy będzie się rysował, czy będą jakieś plamy, na przykład od deszczu się na nim robić. Nic, słuchajcie, nic się absolutnie nie dzieje. Nic mi się nie wyciera, nic mi się tutaj nie brudzi, żadne plamy się nie tworzą, nic się nie rysuje. Naprawdę wysokiej jakości zamsz. Już nie mówiąc o skórze, no bo jeśli kupujecie rzeczy skórzane, to też wiecie, że no skóra to jest jakaś jakość, tak? I w przypadku właśnie torebek Pinko tutaj jednak jakość jest. I słuchajcie, tak jak mam już kilka lat tą torebkę, to powiem wam, że nie mam, jest biała, nie mam na niej żadnych zarysowań, żadnych jakichś, nie wiem, plam, no po prostu z tą skórą nic się absolutnie nie dzieje. Jest genialna, jest świetna.
Słyszałam różne opinie, ale powiem wam, że no, ja noszę tę torebkę noszę na przeróżne sposoby. I nosiłam ją zimą, i nosiłam ją wiosną, i latem, w każdy sezon. I nic z tą skórą absolutnie mi się nie działo. Także trzecia torebka to jest właśnie ten worek. I kolejna torebka, którą sobie sprawiłam, to jest właśnie ta materiałowa. W ogóle bardzo mi się spodobało to, że jest torebka materiałowa i że mamy tutaj takie logo. No oczywiście, tutaj już troszeczkę jest inaczej, jeśli chodzi o wykonanie, ponieważ jest to biały materiał, taki właśnie, widzicie, białe logo, no on się niestety już trochę brudzi. Też mamy inny środek, zobaczcie, nie ma tutaj żadnej dodatkowej kieszeni, oprócz takiej małej kieszonki, która się tutaj znajduje i tej kieszonki zasuwanej tutaj na suwaczek, ale ta torebka jest o tyle fajna, to co mi się również w niej spodobało, że można ją nosić na różne sposoby. Mamy niby łańcuch, ale zobaczcie, teraz mam łańcuch ściągnięty na dwa, więc mogę mieć taką krótszą wersję na ramię, ale równie dobrze mogę mieć też, zobaczcie, długą wersję, czy tak, i mogę nosić tę torebkę tak, jakbym chciała, jak mi odpowiada, więc to też jest bardzo, bardzo fajna opcja i z tej torebki też jestem zadowolona, a przy okazji pokażę wam też, jak jest tutaj zintegrowany chip, bo mamy wykończenie materiałowe. Zobaczcie. Chip mamy wszyty tutaj w skórę. Widzicie, marka dba o wszystkie szczegóły. Naprawdę, nie da się w ogóle tego zarzucić marce. Dba o wszystkie szczegóły. I ostatni zakup, mój urodzinowy zakup, to jest właśnie taka klasyczna wersja Loveback Mini w odcieniu, już nie pamiętam dokładnie jak nazywa się ten odcień, ale on jest taki, widzicie, beżowo, delikatnie różowy. I tutaj znowu mamy logo Pinko i gruby łańcuch w takim odcieniu starego złota. Też bardzo mi się podoba. Pokażę wam, jak wygląda w środku. Standardowo, zobaczcie. Mamy tutaj dwie główne kieszenie, trzecią zapinaną na suwaczek i taką małą kieszonkę, która, tak jak widzicie, występuje w przypadku wszystkich toreb od marki Pinko. No ten na razie noszę kilka tygodni. Jestem z niej na razie bardzo zadowolona, zobaczymy jak będzie z użytkowaniem, ale po tych moich wcześniejszych doświadczeniach, jeśli chodzi o torebki Pinko, no to dzisiaj mogę powiedzieć, zresztą same widzicie, że lubię te torby, a nawet bym powiedziała uwielbiam, lubię za jakość, lubię za wykonanie, lubię za te wszystkie szczegóły, za dopracowanie tych toreb, za to, że nic mi się z nimi nie dzieje, że sprawdzają się tak naprawdę w każdych stylizacjach, w różnych okolicznościach. To są drogie torby i co ciekawe, właśnie te torby z klasycznych modeli, z tego co się dowiedziałam już jakiś czas temu, bardzo rzadko występują na jakichś promocjach lub przecenach. Najczęściej to są właśnie te modele torebek limitowanych, one są gdzieś tam przecenione, a te klasyczne jednak są nieprzeceniane. No i teraz, gdybyście chciały kupić sobie taką torebkę, w jaki model zainwestować? No oczywiście w klasyk. Ja nie mówię tutaj o sobie, gdzie jako pierwszą torebkę kupiłam sobie wersję limitowaną, ale no nie oszukujmy się, skoro to jest torebka, która dużo kosztuje, jest ona wykonana ze skóry, jest zrobiona dobrej jakości, to warto mimo wszystko postawić na klasyk. Na taką wersję, która sprawdzi się do wszystkiego będzie wam pasowała i będzie dla was na lata. No i oczywiście taką wersję mamy tutaj, czyli klasyczna, standardowa torebka Pinko. Wybieracie sobie w kolorach przeróżnych, bo uwierzcie mi, nawet sezonowo pojawiają się odcienie miętowe, fuksji, przeróżne odcienie. No ale tak jak mówię, warto postawić sobie na klasyk i wtedy się przekonać, czy warto zainwestować w taką torebkę, czy nie. Ja już na przestrzeni tych kilku lat mogę powiedzieć, że warto. I wy widzicie to. Uwielbiam, noszę prawie codziennie. No, planuję kolejny zakup, na razie wam nie zdradzę jaki, ale jeszcze nie teraz, dopiero kupiłam tą. Także ja jestem bardzo z nich zadowolona. Gorąco wam je polecam. Jeśli macie więcej gotówki,
to jak najbardziej tak. Lub też szukajcie na przecenach, promocjach, na wyprzedażach. Naprawdę można upolować coś pięknego i tutaj też muszę Wam powiedzieć, że zwraca się uwagę na te torebki. Kobiety mimo wszystko zwracają na nie uwagę i jak będziecie gdzieś przechodzić na spacerze w centrum handlowych, na zakupach, zwrócicie na to uwagę, Wy sama, że inne kobiety mimo wszystko patrzą na Waszą torebkę i to też jest takie miłe, bo nie powiem, że to jest jakieś tam nieprzyjemne, tak? Ale to jest naprawdę miłe, kiedy kobieta zwraca uwagę na Twoją torebkę. Nie patrzy na Ciebie, tylko na Twoją torebkę albo na Twoje buty. Dobrze, kochani, to takim akcentem chciałam się z Wami pożegnać, torebkowym. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat torebek Pinko. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć, jak zawsze zresztą. A tymczasem żegnam się już z Wami i widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!